Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Amerykańskie media donoszą, że prezydent USA Joe Biden może niebawem przyjechać do Polski. Wiążą taką opcję z rocznicą wybuchu rosyjskiej inwazji. O zaangażowaniu naszego kraju w obronę Ukrainy prezydent Andrzej Duda mówił wczoraj w trakcie wizyty w Bodzentynie w województwie świętokrzyskim. W Bodzentynie prezydent Andrzej Duda brał udział w obchodach rocznicowych powstania styczniowego. Uczestniczył w obradach sesji Rady Miasta, gdzie mówił o znaczeniu wydarzeń sprzed 160 lat i roli, jaką odegrali powstańcy w historii Polski. Ta Polska, która jest dzisiaj, jest wielkim ich zwycięstwem. Prezydent posłużył się porównaniem do współczesności i wyjaśnił, że Ukraińcy, podobnie jak powstańcy styczniowi, mierzą się dziś z wojskami rosyjskimi popełniającymi zbrodnie i okupującymi zagrabione terytoria. Andrzej Duda zwracał uwagę na rolę Polski w przekazywaniu sprzętu obronnego na wschód. Wiemy o tym, że nasze armatochaubice Krab, że nasze polskie karabiny, że nasze wyrzutnie Piorun tutaj produkowane, w Świętokrzyskim, niedaleko stąd, że nasze czołgi, które im przekazujemy, a przekazaliśmy ich bardzo wiele, służą w walce za ich wolność, ale i za naszą, po to, by oni odzyskali w całości swoje państwo. Prezydent wyjaśnił, że sprzęt obronny ma pozwolić wyprzeć najeźdźców, ale też obronić Polskę, by nie stała się ona kolejnym celem agresora. Działania, jakie zostały podjęte przez rząd w Warszawie, który między innymi jest w czołówce budowania silnej zachodniej koalicji przeciwko rosyjskim zbrodniom na Ukrainie, są dostrzegane przez Amerykanów i administrację prezydenta Joe Bidena. Według CNN amerykański przywódca ma rozważać wizytę w Europie przy okazji rocznicy rosyjskiej napaści, to znaczy 24 lutego. I Polska także miałaby znaleźć się na trasie tej podróży. Podróż nie jest jeszcze potwierdzona, ale jeden z oficjeli powiedział, że jednym z rozważanych przystanków jest Polska. Kluczowy sojusznik NATO, obecnie goszczący tysiące amerykańskich żołnierzy i który służy jako centrum dla zachodnich transferów broni na Ukrainę. Według NBC News celem wizyty Bidena w Europie miałoby być podkreślenie odporności Ukrainy wobec brutalnej rosyjskiej agresji, a także potwierdzenie solidarności z ofiarami tej napaści w momencie, gdy konflikt wkracza w nową fazę. Rozważane ma być też ogłoszenie dużego pakietu sprzętu wojskowego. Rada Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu na razie nie potwierdziła informacji na temat podróży. Ostatnia wizyta prezydenta USA w Polsce odbyła się miesiąc po rosyjskiej inwazji. Ukraina liczy straty po kolejnym natarciu Rosji. Tymczasem Międzynarodowa Koalicja Pancerna według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego liczy już 12 krajów. Rosja ani na chwilę nie odpuszcza. Ukraina odparła kolejny atak wroga. Ukraińskie Wojska Obrony Przeciwrakietowej zneutralizowały 47 spośród 55 rosyjskich pocisków manewrujących wystrzelonych na terytorium Ukrainy w ramach kolejnego zmasowanego ataku wroga. 20 rakiet zniszczono w okolicach Kijowa. Te, których strącić się nie udało, znów zadały straty. To kolejny cios, szczególnie dla ludności cywilnej. Bramy, wszystko rozwalone i zniszczone. Ani jedno pomieszczenie nie zostało nienaruszone. Wszystko zostało trafione. Pociski trafiły również w stacje elektroenergetyczne. Władze kraju zapewniają jednak, stan całego systemu energetycznego jest pod kontrolą. Jak wskazuje prezydent Wołodymyr Zełenski, w odparciu ataku wroga pomogły dostarczone z zachodu systemy obrony powietrznej. Dzięki nim udało się uratować setki istnień ludzkich. Każdy rosyjski pocisk wymierzony w nasze miasta, każdy irański dron, którego używają terroryści, to argumenty przemawiające za tym, że potrzeba więcej broni, tylko broń neutralizuje terrorystów. Do końca marca na Ukrainę mają trafić Leopardy z Berlina. Przed końcem pierwszego kwartału na wschód dotrą również brytyjskie czołgi Challenger. W przyszłym tygodniu Wielka Brytania rozpocznie szkolenie ukraińskich żołnierzy z ich obsługi. Snajperów, młodszych oficerów i medyków na swoim terytorium jest również gotowa przeszkolić Norwegia. Pierwszy specjalistyczny kurs ma rozpocząć się wiosną. Kolejne będą odbywały się cyklicznie aż do końca roku. Norweskie władze przekazały także informacje, że same przekażą Leopardy, nie sprecyzowały jednak ich liczby. Początkowo 4 maszyny dostarczy także Kanada. Ta ilość może wzrosnąć. These 4 tanks are combat ready. Te 4 czołgi są gotowe do walki i zostaną rozmieszczone w nadchodzących tygodniach. Rozmieścimy również pewną liczbę członków kanadyjskich sił zbrojnych, aby szkolić ukraińskich żołnierzy w zakresie umiejętności potrzebnych do obsługi tego sprzętu.
to operate this equipment. W międzynarodowej koalicji pancernej, na której czele stoi Polska, jest już 12 państw. Taką informację przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. PiS poprawia zgłoszone przez siebie przepisy dotyczące liberalizacji ustawy wiatrakowej. Zwiększona ma zostać minimalna odległość między elektrownią wiatrową a budynkiem mieszkalnym z 500 na 700 metrów. Gdy Sejm rozpoczynał pracę nad projektami ustaw o energetyce wiatrowej, na stole było 8 propozycji. Przetrwała jedna, ta zgłoszona przez polityków PiSu. Przewidywała odejście od zasady 10H i dawała możliwość budowania wiatraków na lądzie bliżej zabudowań. Pierwsza propozycja mówiła o minimalnej odległości 500 metrów, teraz jednak wzrosła i to za sprawą autopoprawki. Zmieniliśmy tą odległość na 700 metrów od elektrowni wiatrowej dotyczące budynków mieszkalnych. Poseł Marek Suski uzasadnia, że nowe regulacje pozwolą także rolnikom na stawianie budynków gospodarczych bliżej wiatraków na lądzie. Pojawia się pytanie, skąd zmiana w odległości i trudno nie wiązać jej z wątpliwościami w samej partii rządzącej. Sygnały, że to samobój i pytania, co na to elektorat, nie pojawiały się w Platformie, ale wśród polityków obozu władzy. Najgłośniej swoje wątpliwości podnosiła Solidarna Polska. Gdyby to było rozwiązanie, to ceny prądu w krajach, których jest mnóstwo wiatraków, powinny być najniższe. Tymczasem są bardzo wysokie, wyższe niż w Polsce. I tutaj także PiS wyjaśnia, że energia z wiatraków nie będzie znaczyła w polskim miksie tyle, co na przykład fotowoltaika czy offshore. Nie jest to jakby kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ja nie przeceniałbym też wiatraków. To skąd zatem przyspieszenie tempa prac nad liberalizacją dotychczasowych przepisów? I odpowiedź nie jest trudna, bo wiadomo, że na złożenie wniosku o wypłatę KPO przyjdzie czas dopiero po przyjęciu ustawy o wiatrakach na lądzie, co oznaczałoby, że jest tutaj polityczna presja ze strony Brukseli, a nowe regulacje mają być zbliżone do tych, jakie obowiązują w innych krajach unijnych. Podobne rozwiązania i odległości, nawet większe odległości, bo 800 metrów to jest odległość, która obowiązuje w Austrii. Mamy przykład Saksonii w Niemczech, gdzie odległość wynosi 750 metrów od zabudowań. Projekt nie został przyjęty na tym posiedzeniu Sejmu. Wszystko wskazuje jednak, że zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym. Polski rząd nie składa broni w sprawie wypłaty reparacji wojennych od Niemiec. Ministerstwo Spraw Zagranicznych szuka poparcia w Radzie Europy oraz amerykańskim kongresie. Mija 5 miesięcy od opublikowania raportu o stratach wojennych poniesionych podczas II wojny światowej i wystawienia rachunku Niemcom. 6 200 miliardów złotych, troszkę przeszło 200 miliardów złotych. Od tamtego momentu rząd próbuje sprawą polskich roszczeń zainteresować społeczność międzynarodową. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało pisma m.in. do Organizacji Narodów Zjednoczonych i UNESCO. W Radzie Europy powstaje projekt rezolucji wzywający Niemcy do wypłaty odszkodowań dla obywateli poszkodowanych w wyniku II wojny światowej. Zbadania kwestii realizacji prawa do odszkodowania, zadośćuczynienia dla obywateli polskich, a także braku dostępu drogi sądowej czy też uczciwego procesu w tych sprawach. Wyjaśnia wiceszef polskiej dyplomacji Arkadiusz Mularczyk i dodaje, że projekt powstał z polskiej inicjatywy i podpisało go 35 parlamentarzystów z 11 krajów Rady Europy. Rezolucja wskazuje na asymetrię w wypłacaniu odszkodowań dla obywateli poszkodowanych w wyniku II wojny światowej. Obywatele jednych krajów uzyskali świadczenia odszkodowawcze, obywatele innych krajów, w szczególności Europy Środkowo-Wschodniej, takich świadczeń nie uzyskali. Tego nie wiedzą kraje Rady Europy i dlatego chcemy, ażeby ta sprawa była przedmiotem badania. Przyjęcie rezolucji nie będzie jednak wiążące dla Niemców. Będzie miało jedynie wymiar edukacyjny. Przypomni wielu ludziom, kto rozpoczął okrucieństwo w 1939 roku, wskazuje historyk profesor Krzysztof Kawalec. Każda forma przypominania o tym jest dobra. Natomiast liczenie na coś więcej w moim przekonaniu już specjalnie podstaw realnych nie ma. Polskie MSZ szuka sojuszników w sprawie reparacji także za oceanem. Za kilka dni wiceminister Arkadiusz Mularczyk uda się do Waszyngtonu. Odwiedzi m.in. kongres. Kongresmeni amerykańscy wiedzą, jakie są możliwości działania poprzez różnego rodzaju formę zapytań, petycji. Co do zasady, sejmowa opozycja wspiera rząd w dążeniach do uzyskania reparacji. Jednak uważa, że działania podejmowane przez polską dyplomację to bicie piany. Do Stanów Zjednoczonych walczyć o reparacje od rządu Niemiec. Dla Polski może lepiej, żeby pojechał do Monachium albo do Berlina. Jak obserwuję to, co robi polska dyplomacja na wielu płaszczyznach,
No to mam wrażenie, że to są tylko zabiegi medialne, bo jak na razie żadnych efektów z tego nie ma. Stanowisko Berlina od października jest niezmienne. Tak na początku tego miesiąca mówiła minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. Kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego Niemiec jest kwestią zamkniętą. Każda opcja oddziaływania na rząd w Berlinie jest dobra i warto szukać sojuszników w Stanach Zjednoczonych, wskazuje prawnik Marcin Jakubczyk. Jedziemy do jednego z państw, które w tym momencie weszło w jakiś sposób na taką ścieżkę zmarginalizowania roli Niemiec w przestrzeni politycznej na arenie europejskiej. Wiceszef MSZ w Stanach Zjednoczonych spotka się również z amerykańską Polonią, której zaangażowanie w sprawę jest bardzo ważne. Tym bardziej, że w USA zbliżają się wybory, a głosy Polaków dla wielu polityków mogą okazać się decydujące. I na koniec spór Tauronu z Rafako. Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda poinformował, że wciąż toczą się rozmowy i możliwe jest dojście do porozumienia. Spór pomiędzy Tauronem i Rafako dotyczy budowy bloku energetycznego w Jaworznie. Temat trafił do Sejmu za sprawą polityków Koalicji Obywatelskiej. Już wcześniej przewodniczący Platformy Donald Tusk udał się do Raciborza, gdzie spotkał się z załogą spółki Rafako. Chciałby w sprawie interweniował rząd. Na zarzuty, jakie zostały postawione, odpowiadał wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. To nie jest sprawa polityczna, to jest sprawa techniczna i rozliczenie pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Wiceszef resortu aktywów zarzucał opozycji posługiwanie się niesprawdzonymi informacjami. Mówił, że blok energetyczny w Jaworznie działa. Odbywają się też rozmowy i podał przykład spotkania w prokuratorii generalnej. Tezy, że rozmów nie ma, że nikt nie rozmawia, że tutaj potrzebny jest minister, a najlepiej premier, no to są oderwane od rzeczywistości, bo te spółki rozmawiają i ustalają. Karol Rabenda zaznaczył, że to nie rząd, nie premier czy wicepremier są od tego, żeby rozstrzygać, kto komu i ile ma zapłacić. Jeśli dojdzie do rzetelnej rozmowy i ustalenia harmonogramu naprawiania różnych niewłaściwości, do których doszło, no to porozumienie jest możliwe. Tauron żądał od Rafako 1 300 000 000 zł kary. W drugą stronę pojawiły się żądania sięgające ponad 850 milionów. I na teraz to wszystko z Panem Bogiem.